jakie odczucia? Bardzo dobrze. Naprawdę fajnie. Ale to od razu na maraton? Na półmaraton? Nie, nie, nie. Nie? Chyba, że mogę przetestować i oddać. Tu jest pokazane, jak działa boost. Uwaga. Odchylamy o 90 stopni i liczymy, ile razy się odbije. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A teraz odchylamy zwykłą piankę i wiej. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. O, widzicie, dwukrotnie mniej. Także rozumiecie. Boost to jest jednak boost. Spotykamy też Tomka, którego ostatnio widzieliśmy w Kenii. Jak się czujesz po Kenii, Tomek? Czuję się rewelacyjnie. Cały czas jestem jeszcze mentalnie w Kenii, ale fizycznie jestem dzisiaj w Warszawie na stoisku Adidasa i sklepu biegowego i mamy dzisiaj głównie boosty. To są buty, o których pewnie już słyszeliście. Niesamowicie inna, innowacyjna pianka. I piękne żółte koszulki. A dlaczego wszystkie są takie żółte? Bo wiosna, to koleżonkile również są żółte na wiosnę i koszulki też są takie właśnie w kolorze wiosennym. Wbrew temu, co się dzieje na zewnątrz. Ale koszulka podoba się, biegacze uważają, że jest fajna, ja też ją uważam. Jest prosta, ale w tej prostocie chyba jest metoda. Czy długie rękawy? Są długie rękawy. A to możemy podejść do... Ale... Długi rękaw i chyba coś, co mogę polecić na jutrzejszą temperaturę, taka nawet nie koszulka, a bluza. Jest cieplejsza, ten materiał jest trochę grubszy, kaptur też nie zaszkodzi w jutrzejszym starcie. Jasne. Tak to wygląda. To są żółte staniczki, tak, dla kobiet, które są na tyle odważne, że pobiegną jutro w samym topie. Ciekawe, czy takie będą. Wydaje mi się, że będą. No i startówki, tak. Tak jak mogą być i panowie, którzy pobiegną w takiej koszulce. Oj, no to... Możemy pewnie wśród elity wielu biegaczy w takich butach pobiegnie. Startówka. Adizero Adios 2 w wersji damskiej, w wersji męskiej. Dla dziewczyn jest taka. No proszę. A to jest, co to jest? To jest Boston. To jest Boston. But treningowo-startowy, ale również na półmaraton jak najbardziej przez wielu biegaczy wybierany. Boston już chyba za 2 tygodnie. No właśnie. A była pani właśnie, która kupowała wczoraj, która jedzie do Bostonu, opowiedziała nam historię swojego wyjazdu, bardzo ciekawa, zazdroszczę jej i kupiła sobie Bostony, tak dla, żeby pasowało. No a ty nie biegniesz? Nie biegnę, przekalkulowałem, że spędzenie tutaj z biegaczami tych 2 dni jest tak fajne i nie mógłbym sobie teraz pozwolić na to, żeby iść i odpoczywać przed jutrzejszym startem. Ze względu też na temperaturę, że czuję chyba dołek kenijski, więc poczekam sobie i po świętach spróbuję wypuścić tą energię z Kenii zdobytą, także jutrzejszy start niestety odpuszczam. Dobra, dziękujemy i niech wszyscy mają dużo boost energy na jutro. Będzie energii.